VR i AR, czyli tak zwane technologie imersyjne, pozwalają nam zobaczyć coś, czego w rzeczywistości nie ma. W wirtualnej rzeczywistości przenosimy się w całkowicie komputerowy, wygenerowany świat. Odcinamy się od tej rzeczywistości, która istnieje. Natomiast w wypadku rzeczywistości rozszerzonej cały czas widzimy to, co jest dookoła nas, a oprócz tego widzimy jeszcze jedną dodatkową warstwę wygenerowaną komputerowo. Żeby skorzystać z tej technologii, potrzebujemy specjalnych gogli, które odizolują nas od otoczenia i pozwolą przenieść się do wirtualnie wykreowanego świata. Część gogli wyposażona jest również w specjalne kontrolery, które trzymamy w rękach i za ich pomocą możemy wchodzić w interakcje z otoczeniem. Korzyści dla firm, które zdecydują się wdrożyć VR i AR, to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa pracowników i redukcja kosztów. VR w praktyce stosowany jest bardzo często w branży naftowej, wydobywczej i gazowej. Oprócz tego jest stosowany w logistyce. VR jest bardzo szeroko wykorzystywany w szkoleniach. Za jego pomocą możemy nauczyć się budowy maszyn, ale jest też stosowany w medycynie. Jeżeli chodzi o rzeczywistość rozszerzoną, takim bardzo praktycznym sposobem wykorzystania jest na przykład nawigacja wewnętrzna w okularach. Innym praktycznym przykładem jest zdalna pomoc eksperta, czyli ekspert dostaje informacje, co ta osoba widzi, może zaznaczyć jakieś wskazówki.